Dzień dobry, Rafał Patyra. Nadchodzi zmiana pogody. Jutro niemal wszędzie popada deszcz ze śniegiem albo śnieg. Na północnym wschodzie możliwe mgły. Tam też temperatura spadnie do 2 stopni, a najcieplej na południu, tam nawet 13 stopni. Środa, 3 marca. Zaczynamy Teleekspres. Znaczny wzrost liczby zakażonych. Polska dołączy do krajów produkujących szczepionkę na koronawirusa. Na początek język polski. Ruszyły próbne matury. Egzaminy w maju nie są zagrożone, zapewnia Ministerstwo Edukacji. Tragedia w Boliwii. Pod naporem tłumu złamała się barierka. Studenci spadli z 4. piętra. 7 nie żyje. Wielki faworyt bez złotego medalu. Halvor Egner Granerud ma koronawirusa. W Mistrzostwach Świata już nie wystąpi. Uruchomienie szpitali tymczasowych w 9 województwach to decyzja rządowego zespołu kryzysowego w związku z dynamicznym wzrostem zachorowań. Minionej doby wykryto niemal 16 tysięcy nowych zakażeń. To o 3,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Dane pokazują, że trzecia fala się rozpędza, ostrzega minister zdrowia. W ciągu tygodnia o ponad 2000 zwiększyła się liczba łóżek szpitalnych zajętych przez pacjentów covidowych. Oznacza to konieczność uruchomienia szpitali tymczasowych. Te wrócą w 9 województwach. Wojewodowie zapewniają, że będą mogły przyjąć nowych pacjentów niemal natychmiast. Ten okres uruchamiania dla tych szpitali, które w zasadzie gotowe są, stoją i czekają, to jest 2-3 dni. I można przyjmować pacjentów. Rząd zdecydował też o udostępnieniu w trybie zarządzania kryzysowego maseczek ochronnych regionom najbardziej dotkniętym pandemią. Do województwa pomorskiego trafi 10 milionów maseczek, do warmińsko-mazurskiego 5 milionów. Dystrybucją maseczek zajmie się Agencja Rezerw Materiałowych i poszczególni wojewodowie. Od wczoraj badania potwierdziły ponad 15 690 nowych zachorowań. Zmarło 309 osób. Polska dołączy do krajów produkujących szczepionkę na koronawirusa. Zastrzyk pieniędzy umożliwiający inwestycje zapewni Polski Fundusz Rozwoju. Nawet do 40 milionów złotych trafi do polskiej spółki biotechnologicznej, która zawarła umowę z amerykańską firmą Novavax. Dzięki temu otrzymamy technologię pozwalającą na produkcję preparatu. Produkcja szczepionki w Polsce może zwiększyć pewność jej dostaw. Produkcja mogłaby ruszyć jeszcze w pierwszej połowie tego roku. W reżimie sanitarnym z zachowaniem dystansu i maseczek. Dziś w całej Polsce ruszyły próbne egzaminy maturalne. Ponad 200 tysięcy uczniów pisało egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Maseczki, dezynfekcja, odstęp między ławkami i wietrzenie sal. Zasady znane uczniom z zeszłego roku. Stacjonarne zdawanie egzaminu próbnego nie było jednak obowiązkowe. Polski, matematyka, język angielski na poziomie podstawowym będą przeprowadzane stacjonarnie. Pozostałe egzaminy z pozostałych przedmiotów będą przeprowadzane zdalnie. Arkusze z poszczególnych przedmiotów będą zamieszczane na stronie komisji codziennie rano. Właściwa matura w maju nie jest zagrożona. W maju 2021 roku nic dziś nie stoi na przeszkodzie, abyśmy planowali przeprowadzenie egzaminu maturalnego właściwego. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że najwcześniej o powrocie uczniów do szkół można mówić za miesiąc po świętach Wielkiej Nocy. Były senator Platformy Obywatelskiej Józef Pinior został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za korupcję. Wyrok zapadł przed wrocławskim sądem okręgowym po procesie apelacyjnym. Józef Pinior i jego asystent Jarosław Wardęga zostali oskarżeni o przyjmowanie łapówek w zamian za korzystne rozstrzygnięcia spraw dolnośląskiego biznesmena w jednym z ministerstw i Komendzie Głównej Straży Pożarnej. Łącznie mieli przyjąć co najmniej 40 tysięcy złotych. W trakcie procesu obaj nie przyznawali się do winy, twierdząc, że pieniądze były pożyczką. Dla sądu kluczowe były nagrania z podsłuchanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne rozmów. Obaj oskarżeni trafią za kratki na 1,5 roku. Matka Boża z symbolem ruchu gejowskiego zamiast aureoli. Zdaniem Sądu Rejonowego w Płocku taka grafika nie obraża katolików. Sędzia Agnieszka Walchą uniewinniła autorki przeróbki uznawanej przez wielu za profanację. Motywem ich zachowania było wsparcie osób LGBT. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura nie wyklucza apelacji. Władze kraju pardubickiego w Czechach ogłosiły niewydolność systemu opieki medycznej przeciążonego przypadkami koronawirusa. W tamtejszych szpitalach nie ma miejsc dla pacjentów z COVID-19, a lekarze muszą decydować, którzy chorzy potrzebują pomocy w pierwszej kolejności. Władze kraju pardubickiego liczą na pomoc innych samorządów. Te jednak mogą być niebawem w podobnej sytuacji. W ciągu doby w Czechach odnotowano ponad 12 tysięcy nowych zakażeń. W Wielkiej Brytanii nie ustają poszukiwania 6 osoby zakażonej brazylijskim wariantem koronawirusa, która nie podała swoich danych. Z kolei w holenderskim Boven-Kaspel doszło do eksplozji w centrum testowania na obecność koronawirusa. Według policji wybuch był spowodowany umyślnie.
Tragiczny wypadek w południowej Kalifornii. Co najmniej 13 osób zginęło, a kilka zostało rannych w zderzeniu samochodu typu SUV z ciężarówką. Autem, które jest przystosowane do przewozu maksymalnie 8 osób, jechało 25 pasażerów, prawdopodobnie nielegalni imigranci. Pojazd prowadził 22-latek, który zginął w wypadku. Dramatyczne sceny rozegrały się również na Uniwersytecie Publicznym w El Alto. Pod naporem tłumu złamała się barierka na korytarzu. Studenci zaczęli spadać z wysokości 4. piętra. 7 osób zginęło, 4 są ciężko ranne. Trwa śledztwo mające wyjaśnić dokładną przyczynę tragicznego wypadku. Wiadomo, że studenci uczestniczyli w zebraniu, które miało bardzo burzliwy przebieg. Fidesz opuszcza grupę Europejskiej Partii Ludowej w Europarlamencie. Powodem nowy regulamin frakcji, który miał umożliwić grupowe zawieszenie całej partii członkowskiej. Nie pozwolimy, by nasi eurodeputowani byli uciszani i ograniczani, zaprotestowało ugrupowanie Viktora Orbana. Członkostwo Fideszu w EPL, rządzonej przez Donalda Tuska, było zawieszone już w 2019 roku. Chętni do podróży na Księżyc poszukiwani. Rekrutację na członków prywatnej wyprawy na Srebrny Glob kosmicznym statkiem SpaceX rozpoczął japoński miliarder Yusaku Maezawa. Poszukuje 8 towarzyszy podróży, która ma się odbyć za 2 lata. Jakie wymagania stawia kandydatom? Nie są dokładnie sprecyzowane, ale na pewno liczy się kreatywność i umiejętność pracy w grupie. Koszt podróży pokrywa oczywiście miliarder. Oczywiście. Ta operacja została wykonana z iście chirurgiczną precyzją sztucznej inteligencji. W mazowieckim szpitalu brudnowskim przeprowadzono protezoplastykę stawu kolanowego z wykorzystaniem zaawansowanego ramienia robotycznego. To jedyne takie urządzenie w kraju. Przy zabiegu pomaga z automatu. Robot tworzy w swojej pamięci wirtualne kolano. Narzuca nam pewne rozwiązania, ustawienie protezy, typ protezy i wielkość protezy. Właśnie po to, żeby pacjent miał najlepszy efekt, największą dokładność i najlepsze funkcjonalne efekty takiej protezoplastyki. Oznacza to mniejsze dolegliwości bólowe. Pacjentka już dziś zacznie wstawać, siadać i chodzić o 2 kulach. Lecieli na zajęcia szkoleniowe, błyskawicznie zmienili plany. Ratownicy TOPR pomogli taternikowi, który miał wypadek na progu Mnichowym. Ewakuowali też turystę, który utknął w rejonie Żlebu Kulczyńskiego. Co chwilę mamy informacje, że turyści napotkali na jakieś problemy, trudności, gubią szlaki, ponieważ w tych warunkach szlaki nie są tak widoczne jak w lecie. Pogoda w Tatrach jest złudna, warunki są dobre, ale tylko dla doświadczonych turystów. Kraków nie zamierza siedzieć jak mysz pod miotłą i chce zrobić porządek z hałasem. Miasto zamontuje pierwszy w Polsce decybelomierz uliczny. Urządzenie zostanie wkrótce zamontowane na latarni i ma rzucić trochę światła na poziom hałasu w Krakowie. Wielu mieszkańców Krakowa skarży się na głośne samochody czy sąsiadów, a że poziom hałasu łatwiej zmierzyć niż poziom irytacji, to takie urządzenie jak decybelomierz pozwoli pokazać czarno na białym, jak wygląda sytuacja w mieście. Poziom hałasu w danym momencie będzie można sprawdzić na specjalnej stronie internetowej. Jeśli urządzenie się sprawdzi, może się o nim zrobić głośno. To nie obraz nieba nocą, to mapa, która ujawnia ponad 25 tysięcy aktywnych, supermasywnych czarnych dziur w odległych galaktykach. Temat zgłębia międzynarodowy zespół naukowców, wśród nich Polacy. Krzysztof Chyży z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katarzyna Małek z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Mapę wykonano radioteleskopem LOFAR. Składa się z 52 stacji rozmieszczonych w 9 krajach. Dziś wypada światowy Dzień Dzikiej Przyrody. Z tej okazji zajrzymy z teleekspresową kamerą do świata zwierząt, poznając obyczaje, na przykład pingwinów. Ale ludziom oczywiście też poświęcimy sporo uwagi. Wiosna blisko. Żurawie wracają do Polski. Widziano je między innymi w okolicach Piły. Wielka sztuka w polskich miasteczkach. Dzieła Salwadora Dalego w Choroszczy i Grajewie. I jedyny taki halny na świecie. W Rybniku robią wszystko, by szybowiec powrócił na niebo. Zbiory ślimaka winniczka rozpoczynają się w kwietniu, jednak z wnioskiem o zezwolenie trzeba wystąpić już w marcu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie tegoroczny limit na Warmii i Mazurach ustaliła na 400 ton. To więcej niż rok temu. W ubiegłym roku między innymi pandemia sprawiła, że w warmińsko-mazurskim zebrano tylko 101 ton winniczków, a limit wynosił 287 ton. Zbierać ślimaki trzeba zgodnie z zasadami. Średnica muszli musi być większa niż 30 mm. Mniejszym osobnikom trzeba dać czas na powiększenie populacji. Zebrane winniczki trafiają głównie do Francji, Austrii oraz Włoch. Łączą przyjemne z pożytecznym. W Światowym Dniu Dzikiej Przyrody pracownicy wrocławskiego zoo z dziką rozkoszą pokazali, jak wygląda ich praca. Chodźcie, chodźcie szybciutko. Internauci mogli zobaczyć wybieg pingwinów, podejrzeć, jak samiec grzeje swoim ciałem pisklęta, albo obserwować karmienie maluchów. I jeszcze raz przekonać się, że pingwiny potrafią poprawić humor nawet największemu smutasowi.
Tych dźwięków nie da się pomylić z niczym innym. Żurawi klangor niosący się po łąkach i mokradłach oznacza, że ptaki wróciły do nas na dobre. Uchwycił je Jarosław Ramucki, fotograf i leśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, który zawsze ma aparat na podorędziu. Żurawie to ptaki, które najszybciej wracają na wiosnę. Zdarza się też, że zimują w Polsce. Muzealne magazyny skrywają prawdziwe skarby. Przymusowe zamknięcie instytucji kultury kuratorki pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu wykorzystały na to, żeby dokładnie przyjrzeć się zbiorom placówki. Teraz efekt ich poszukiwań można podziwiać na wystawie. Malarstwo, rzeźby, grafiki, fotografie czy instalacje. Na Bypass, wystawę pandemiczną, składają się dzieła rzadko prezentowane publiczności. Można zobaczyć pracę 45 artystów, którzy zostali dobrani bardzo prostym kluczem, mianowicie alfabetem, więc mamy artystów od A do Z. I tak można podziwiać pracę Günthera Ückera, Edwarda Hartwiga czy Zofii Rydet. Wystawa będzie czynna do 16 maja. To, że ja sam nie pojmuję sensu moich obrazów, kiedy je maluję, nie znaczy, że go nie mają, mawiał Salvador Dali, jeden z najsłynniejszych artystów XX wieku. Lecz z pewnością nie jednej osobie przypadły one do gustu. Ostatnio jego grafikami zachwycali się mieszkańcy Choroszczy na Podlasiu. Teraz wystawa zawędrowała do Grajewskiej Izby Historycznej. Wernisaż w piątek. A teraz sport i ważna informacja z Oberstdorfu, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Już wiadomo, że w piątkowym konkursie indywidualnym i sobotnim drużynowym w skokach nie wystartuje jeden z głównych kandydatów do złota. I nie chodzi tu o Piotra Żyłę. Norwek Halvor Egner Granerud jest zarażony koronawirusem. Pilnował się jak tylko mógł. Uważany był za najostrożniejszego w norweskiej ekipie, ale zarażenia nie uniknął i w rywalizacji indywidualnej medalu nie zdobędzie. Halvor Egner Granerud przywiezie z Oberstdorfu tylko srebro, które zdobył z reprezentacją Norwegii w konkursie drużyn mieszanych. Na normalnej skoczni, czyli w zawodach, w których Piotr Żyła został mistrzem świata, był czwarty. Granerud nie będzie miło wspominał mistrzostw w Oberstdorfie. W przeciwieństwie do norweskich biegaczy, w rywalizacji na 15 km techniką dowolną zajęli całe podium. Złoty medal zdobył Hans Christer Holund, 20 sekund za nim był Simen Hegstad Krüger, a ponad 35 Harald Östberg Amundsen. Najlepszy z Polaków Dominik Bury, dopiero 32. Lech Poznań pożegnał się z Pucharem Polski. Na własnym stadionie przegrał z Rakowem Częstochowa, który zameldował się w półfinale rozgrywek. Trzecia drużyna Ekstraklasy wygrała 2-0 dzięki golom Andrzeja Niewulisa i Łotysza Władysławsa Gutkowskisa. W innym ćwierćfinale Arka Gdynia pokonała na wyjeździe Puszczę Niepołomice 5-2. Teleekspres pamięta, że dziś 45 lat kończy Natalia Kukulska, wokalistka, autorka tekstów i producentka muzyczna. Jest córką piosenkarki Anny Jantar i kompozytora Jarosława Kukulskiego. Karierę rozpoczęła w połowie lat 80. śpiewając piosenki dla dzieci. Więcej o Natalii opowie Marek Środzki. Po wielu latach oczekiwań Halny może znów wzbić się w powietrze. Zakończyła się zbiórka pieniędzy na remont szybowca z gliwickiego aeroklubu. Halny był niegdyś prawdziwą podniebną gwiazdą. Wyprodukowano go tylko w jednym egzemplarzu jako dwumiejscowy szybowiec doświadczalno-rekordowy. Na koncie ma aż 5 rekordów. Udało nam się zebrać oczekiwaną kwotę, to jest około 6 tysięcy. Te pieniądze zostaną przeznaczone na wymianę różnych elementów tego szybowca, tak żeby mógł zacząć latać. Halny został zbudowany w dosyć nietypowy sposób. Skrzydła ma drewniane, konstrukcji drewnianej, kadłub jest laminatowo-metalowy, stateczniki również z laminatu i z metalu. Także jest to taka, można powiedzieć, hybryda techniczna. Gdy Halny znów pojawi się wśród kumulusów, lotnicy z gliwickiego aeroklubu będą w siódmym niebie. Natura sama wie, co dla niej najlepsze. I w czasie pandemii, podobnie jak człowiek, też stara się stosować dystans społeczny, co doskonale widać nad tym stawem. Tak miarowych odstępów to nawet my moglibyśmy ptakom pozazdrościć. Zachęcamy, by pozostać przed telewizorem, bo odstęp między Teleekspresem a Teleekspresem Ekstra jest minimalny. Za chwilę spotykamy się w TVP Info, a jutro Beata Chmielowska-Olech. Do zobaczenia. Jeszcze 2 miesiące, ale przedsmak maturalnego stresu można było poczuć już dziś. W Teleekspresie Ekstra powiemy więcej o tym, jak poszedł próbny egzamin z języka polskiego. Rafał Patera, zaczynamy. Generalnie poziom był dosyć wysoki moim zdaniem. Myślę, że sobie poradziłam. Nauka zdalna, ale próbna matura w szkole. Dziś egzamin z języka polskiego. Jeżeli młoda osoba, taka jak ja, ma jakieś zainteresowania w dziedzinie techniki,
krótkofalarstwem na pewno znajdzie coś dla siebie. Klub z Olesna na Fali zdobył trzecie z kolei Mistrzostwo Świata. Będziemy mieli niewiadomą ilość tych naszych zakopanych. Sonda, detektor, łopata i do dzieła. Szkolenia z lawinowego ABC w Tatrach. Mickiewicz, Żeromski i Leśmian. Niemal połowa szkół w całym kraju zdecydowała się na stacjonarne przeprowadzenie próbnej matury z języka polskiego. Uczniowie przystąpili do egzaminów zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Większość pytanych przez nas licealistów była z egzaminu zadowolona. Młodość Jacka Soplicy i jego życiowa droga przez pryzmat wyborów, jakich w przeszłości dokonał. Dla tych, którzy pana Tadeusza przeczytali od deski do deski, temat wypracowania raczej nie był trudny. Myślę, że jestem zadowolony, szczególnie z wypracowania na koniec, które jest tutaj kluczowe, nie? Bo najwięcej punktów tam się zdobywa. Na drugą nóżkę Stefan Żeromski i Ludzie bezdomni, ale w odniesieniu do sztuki, która wpływa na nasze życie. Do analizy wiersz Leśmiana z lat dziecięcych. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że będzie jednak trochę trudniej. Akurat może to wynika z moich prywatnych preferencji. Egzaminy w dobie pandemii przeprowadził w trybie stacjonarnym niespełna 50% szkół w kraju. Nie był obowiązkowy, ale komisja egzaminacyjna zachęca do pobrania arkuszy przez tych, którzy z różnych powodów do egzaminu nie przystąpili. Chodzi o to, aby zapoznać uczniów i dać im możliwość sprawdzenia swoich wiadomości, umiejętności w takiej czysto egzaminacyjnej sytuacji. Kolejny egzamin jutro rano z matematyki, a w piątek język angielski. Inne przedmioty na próbę uczniowie będą zdawać w trybie zdalnym. Wydaje się, że porozumiewanie się za pomocą krótkofalówki to dość archaiczna metoda kontaktu. Ale amatorów tego typu łączności nie brakuje, a brylują w tym Polacy. Członkowie Oleskiego Klubu Krótkofalowców wywalczyli trzecie z kolei Mistrzostwo Świata. Andrzej, nadaje z miejscowości Olesno. Zadaniem uczestników było połączenie się z jak największą liczbą stacji radiowych na świecie w ciągu doby. Radioamatorzy z Olesna okazali się niepokonani. W ciągu tego czasu nawiązaliśmy 750-800 łączności z całym światem. Australia, Nowa Zelandia, Afryka Południowa, Brazylia, Stany Zjednoczone bez ograniczeń. Pokrętła były w ruchu. Antena pracowała pełną parą. Każdy krótkofalowiec kod Morsa ma w małym palcu. Taki sukces jest bardzo trudno powtórzyć ze względu na panującą konkurencję, jaka w świecie jest, gdzie stacje są dużo lepiej wyposażone od nas. Nam się udało po raz trzeci zdobyć Mistrzostwo Świata w tych samych zawodach. Teleekspres trzyma kciuki za dalsze sukcesy klubu z Olesna. Oby jak najdłużej byli na fali. Gdy zejdzie lawina, najszybciej mogą pomóc towarzysze wycieczki, o ile wiedzą, jak fachowo poszukiwać zasypanych, rzecz jasna. A będą to wiedzieć, jeśli poćwiczą przed wycieczką. Po polskiej stronie Tatr wciąż panuje zagrożenie lawinowe. Tak szkolili się przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie. W Tatrach ćwiczyli między innymi korzystanie z lawinowego ABC. Na tej polanie mamy zasypanych 5 poszkodowanych, których będziemy sobie w tym momencie szukali. Każdy z was jest wyposażony w 3 takie rzeczy, czyli sondę, detektor i łopatę. Rolę zasypanych pełnią tu nadajniki. Taki trening można odbyć również samodzielnie na kalatówkach. Nie tylko sowy to mądre głowy. Te z rodziny krukowatych, jak orzechówka, też łebek mają nie od parady i doskonale wiedzą, jak zadbać o wikt. Dziób mają idealny do wyłuskiwania nasion. Sztuka rozbijania orzechów też jest im nieobca. A i spiżarnie mają niejedną w zapasie. I choć orzechówki doskonale wiedzą, jak wysępić smakołyki od turystów, lepiej nie ulegać ich niemym prośbom. Tatrzański Park Narodowy apeluje, by nie dokarmiać ptaków. Od słodkości lepiej im służy taka na przykład stołówka w Limbie nad Morskim Okiem. Wyższe temperatury sprawiają, że chętnie wsiadamy na rowery i hulajnogi. Jadąc, pamiętajmy jednak o zasadach bezpieczeństwa. W Tarnowskich Górach wczoraj w dwóch różnych miejscach doszło do dwóch wypadków dzieci na hulajnogach. Chłopcy wjechali na ulicę wprost pod koła samochodów. W pierwszym wypadku poszkodowany 9-latek doznał urazu nogi. Po godzinie 18 doszło do drugiego potrącenia. 14-latek wjechał na przejście dla pieszych wprost pod jadące auto. Z obrażeniami trafił do szpitala. Chłopcy jechali na zwykłych hulajnogach, a jeszcze szybsze są hulajnogi elektryczne. Niedawno przyjęte przez Sejm przepisy regulują ich poruszanie się po drogach, chodnikach i ścieżkach rowerowych. Mieszkańcy Płocka wracają do domów. 3 tygodnie temu zostali ewakuowani z powodu podtopień. Pod wodą znalazło się kilkanaście domów. Woda sięgała nawet pół metra. Dokąd pani tutaj tą wodę miała? Tu do Pieńka, tak. Najbardziej poszkodowane zostały osoby mieszkające na najniżej położonych ulicach w pobliżu Wisły. Teraz liczą straty. Pomoc mieszkańcom obiecały władze miasta i wojewoda mazowiecki. Wsparcie ma trafić jeszcze w tym miesiącu. Pomaganie ma coś wspólnego z matematyką. W końcu dobro się mnoży, gdy się nim dzieli. A gdy doda się do siebie 470 dużych i 276 małych puszek, daje to w sumie 0,5 tony karmy dla zwierząt. I na taką pomoc mogą liczyć psy ze schroniska w Łodzi.
Siatkarki łódzkiego klubu sportowego zapunktowały u bezdomnych zwierząt. Wydały kalendarz charytatywny, a za zarobione pieniądze z jego sprzedaży kupiły 0,5 tony karmy. Zwierzęta potrzebują jeść. One same sobie nie kupią karmy i potrzebują ludzkiej pomocy. Dzięki dobrym sercom siatkarek bezdomne psy będą miały pełne brzuszki i są z tego powodu psie szczęśliwe. By rozwiązać zawiłości języka polskiego, warto zasięgnąć języka u specjalistów. Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powstało internetowe Centrum Wsparcia Językowego. Jego zadaniem jest pomaganie ludziom w tłumaczeniu pism urzędowych, a urzędnikom w pisaniu po polsku w sposób przystępny i zrozumiały. Językoznawcy dają słowo, że postarają się pomóc każdemu, kto się do nich zgłosi. W Teleekspresie Ekstra pędzimy dalej. Będzie o zasłużonym okręcie, który odpłynął w ostatni rejs. Pojawi się też historia kryminalna, w której dowodem przestępstwa były chrupki między zębami. Odkryta tajemnica polskich piramid. Archeolodzy odnaleźli miejsca, w których mieszkali budowniczowie grobowców kujawskich. Nowy eksponat Centrum Nauki Kopernik. Tak zwane gorące prądy pozwalają zagłębić się w malarską naturę fizyki. Dzieło wielkiego Tycjana na angielskiej prowincji. Sensacyjne odkrycie podczas restauracji obrazu Ostatnia Wieczerza. I fortuna za auto Maradony. Za kilka dni licytacja srebrnego Porsche. Cena wywoławcza 200 tysięcy euro. Zasłużony okręt podwodny kończy służbę. ORP Sęp został przeholowany z portu wojennego w Gdyni do stoczni remontowej w Gdańsku. Tam zostanie rozebrany na części i przekazany Agencji Mienia Wojskowego. Sęp to jeden z polskich okrętów podwodnych typu Koben. Zbudowany został w połowie lat 60. Pływał pod norweską banderą. Od 19 lat służył polskiej armii. Kilka pokoleń polskich podwodników wyszkolonych zostało na tych okrętach. Prace na okręcie mają zakończyć się za 30 dni. Wtedy do gdańskiej stoczni remontowa zostanie przyholowany kolejny Koben ORP Bielik. Polskie piramidy, czyli grobowce kujawskie w Wietrzychowicach pod lupą polskich badaczy są od ponad 100 lat. Szacuje się, że powstały w 4 tysiącleciu przed naszą erą. Teraz archeologom udało się wskazać miejsca, w których mieszkali budowniczowie konstrukcji. Udało nam się ustalić, że w otoczeniu grobowców kujawskich było w sumie 56 zbudowanych obiektów. Te obiekty były w bardzo gęstej sieci osadniczej. Na 160 km kwadratowych archeolodzy odkryli ponad 150 niewielkich wsi. W każdej schronienie znaleźć miało do 10 rodzin. Kościół świętego Jakuba w Toruniu także odsłania kolejne tajemnice. Przez 8 lat archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika badali jego wnętrze. Udało się ustalić m.in. jakie były początki nowego miasta Torunia, czy odnaleźć cenne artefakty. Na przykład fragment kamiennej misy chrzcielnej z wapienia gotlandzkiego, która może pochodzić z drugiej połowy XIII wieku. Wiatraczek, grzałka, kamera termowizyjna. Mało kto by pomyślał, że to zestaw malarski, a jednak taki skład pozwala zmalować naukowe obrazy w Koperniku. To nie Mars czy Wenus w obiektywie, to nowy eksponat Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, tak zwane gorące prądy. O jakie prądy może chodzić? O prądy związane z ruchem płynu. Urządzenie zachęca do wypłynięcia na wody nauki. Przesuwam tą ciepłą wodę, no bardziej w stronę środka naszej misy. I powstają przepiękne takie smugi. Eksponat pomoże zgłębić temat prądów konwekcyjnych albo zagłębić się w malarską naturę fizyki. Daya, Dikari, Duri, a może Daku. To propozycje imion dla kuskusa niedźwiedziego, który niedawno urodził się we wrocławskim zoo. Okazało się, że mały torbacz to chłopiec. Imię zostanie wybrane w sobotę. Będzie zapożyczone z języka indonezyjskiego, skąd pochodzi ten najbardziej tajemniczy i zagrożony wyginięciem gatunek na świecie. A w takim razie u nas imienna prognoza pogody. Ostrzegamy, w całym kraju będzie wietrznie. A w Piotrowicach jutro na termometrach jedynie 3 stopnie. Dzień będzie pochmurny z niewielkimi przejaśnieniami. Rano może padać deszcz, wieczorem deszcz ze śniegiem. Janki również zachmurzone, wietrzne, mokre, a na termometrach 3 stopnie. Tadeuszów z 7 stopniami, chmury w przewadze, ale słońce co jakiś czas zza nich wyjrzy, bez opadów. Kazimierz, mocno pochmurny, mało przejaśnień i 6 stopni. A w Michałowicach cieplej, 11 stopni, przydadzą się tutaj jednak parasole. Blachnące kolory, zanieczyszczenia, nadszarpnięta zębem czasu faktura. To wszystko sprawiło, że dzieło wielkiego Tycjana, wiszące w jednym z angielskich kościołów przez 100 lat, pozostawało incognito. Dopiero po konserwacji ukazał się podpis autora.
Jeśli przypuszczenia ekspertów okażą się trafne, będzie to odkrycie na wielką skalę. Chodzi o obraz Ostatnia Wieczerza, podarowany parafii w Ledbury w hrabstwie Herefordshire na początku ubiegłego wieku. 3 lata temu kościół zlecił konserwację dzieła. Przeprowadzający ją historyk sztuki nie tylko odkrył podpis Tycjana, stwierdził również, że jeden z apostołów ma twarz artysty. Ostatnia Wieczerza powstawała prawdopodobnie w pracowni Tycjana w Wenecji, gdzie gromadziło się wielu malarzy. Ekspert podejrzewa, że mogli mieć swój udział w obrazie. Przekąska. Kluczowym dowodem przestępstwa pewna kobieta z Tulsa w Oklahomie włamała się do jednego z domów przez okno. Niczego co prawda nie zabrała, ale za to zostawiła paczkę po chrupkach. Włamywaczkę wkrótce zatrzymano. Dodatkowo obciążyły ją pozostałości po chrupkach między zębami. Te można wprawdzie zawsze wyszczotkować, ale winy już z siebie nie zmyje. Trochę jak wydra, trochę jak kaczka. Dziobaki to oryginalne stworzenia charakterystyczne dla Australii, tak jak kangur czy koala. Ogród zoologiczny Taronga w Sydney ogłosił plan utworzenia pierwszego na świecie azylu dla tego gatunku. Będzie miał formę oddzielnych stawów dla dziobaków, które lubią samotność. Te zwierzęta to prawdziwe unikaty. Są ssakami posiadającymi niektóre cechy gadów, na przykład składają jaja. Przez kilka miesięcy woził na treningi i mecze w Sewilli legendę piłki nożnej Diego Maradona. Przejażdżki podczas ostatniego sezonu spędzonego przez sportowca w Europie wystarczyły, aby to srebrne Porsche stało się kolekcjonerskim cacuszkiem o wartości kilka razy większej niż nowy samochód tej marki. Ile dokładnie jest warte, okaże się za kilka dni podczas licytacji pojazdu. Cena wyjściowa to 200 tysięcy euro. No to teraz sport i Liga Włoska, której wielką gwiazdą przed laty był przecież Diego Maradona. W meczu mistrza kraju z Beniaminkiem faworyta nie trudno było wskazać. I choć długo utrzymywał się bezbramkowy remis, ostatecznie Juventus pokonał Specję 3-0. 4 przegrane, 2 zwycięstwa i teraz znów porażka bez Antoniego Davisa, Marka Gasola i Kyla Kuzmy. Koszykarze Los Angeles Lakers nie poradzili sobie w meczu NBA z Phoenix Suns. Goście z Arizony wygrali 104-114. Najlepszy na boisku był LeBron James. Lider gospodarzy zdobył 38 punktów. Miał 5 zbiórek i 6 asyst. W Teleekspresie Ekstra czas na informacje muzyczne. 25 lat temu na pierwsze miejsce niemieckiej listy przebojów wskoczył utwór Lemon Tree w wykonaniu niemieckiego zespołu Fool's Garden. Piosenka weszła do czołówek list przebojów w całej Europie, a więcej o niej opowie przebojowy Marek Sierot. No to troszkę pośpiewaliśmy na koniec. Jutro u nas Beata Chmielowska-Olech, a teraz czas na program O Co Chodzi, który poprowadzi Krzysztof Skowroński. Spokojnego wieczoru i do zobaczenia.